Dobra, jesteśmy w moim pokoju, w sumie w naszym pokoju, w którym będziemy przez jeszcze jakieś 20 dni, bo się wyprowadzamy do innego, lepszego mieszkanka, więc dlatego to jest taki syf, nawet nie będę mówił, że nie. No i Sandra zaczyna swoją grę o pieniądze. Cześć Sandra. No, także zaczynamy granie. Nie, wcale, ja mnie też by brało, jakbym grał o takie fajne hodolce, tu mi kilka wypadło. Nie wiem, czy tam było widać te wszystkie fałdolce, jak coś to mój montażysta to zamarzę, ale te z góry, jeżeli Sandra zabije, i tak będą wykorzystane, więc nawet jak tam u góry było widać, to już będą wykorzystane przez Sandrę, oczywiście to pokażemy. Na razie nie chcę jej denerwować, bo ona tutaj ma się skupiać na graniu i ma zabić, no, żeby kilka osób chociaż zabiła, nie? Ma utrudnienie, bo gra u mnie na kompie, no jej komp jest tutaj, a to było za proste, więc gra u mnie na kompie, u mnie się wszystko nagrywa ładnie i mamy pierwszy lot, może damy jej kilka szans. Na przykład z dwie, jeżeli by pierwsza nie pykła, bo to wiadomo, stres o takie pieniądze grać i tak dalej. Także pani Sandro, lecimy i wygrywamy. Lecimy na szym rany szyby. Widzisz, tu się przeniosła kostka. To jest kostka, to widzisz, jest to? Kostka tam jest. Nieważne, teraz lecimy na szym rany szyby. Dobra, i lądujemy. Lądujemy, co się dzieje? Jest ognisko grane, ognisko to raczej nic dobrego. Masz kogoś? Słyszysz kogoś? Nie, nie słyszę. Okay. Dobra, bo ja, wiecie, nie mam słuchawek, ja też nie słyszę. Wysłyszycie wszystko, bo mój montażysta zrobił tak, że wysłyszycie cały dźwięk, ale no ja nie wiem, co się dzieje. Jakieś potki by się przydały na pewno. Tam było automat? Nie. Okej, jest ten, jest chest. Jestem wróżbitą, mówię, że będą potki w tym chestie. Ale nie jestem. No to nie jestem wróżbitą. No ja nie jestem wróżbitą. Te ruchy, myszko. Ta gra, to skupienie. Na razie w sumie Sandra wylądowała w miejscu, gdzie nikogo nie ma, taka jest taktyka, więc... O, to będzie najlepszy kadr. Nie no, żartuję. To nie będzie najlepszy kadr. Plus 1000 do wyświetleń. Dobra, rozwalamy. Kolejny chest i... O, apteczka, to ci się by przydało w sumie. O, jest strefa, a do końca gry zostało 50 ludzi, więc na początku nie wyłapałeś tych killi łatwych. Teraz będzie ci tylko ciężej. Dobra, jedz grzyby. I co, jak zlutujesz to gdzie idziesz? O, jest potka. Fajnie. Jak to zlutujesz, to gdzie idziesz? Myślę, że poczekam na uciekinierów z Tilted. No Jezu, to będzie straszne, bo to wyjdą same osoby, które umieją grać. Albo osoby, które uciekają od tych, które mają grać. Czuję się jak święty Mikołaj rozdawając te fałdolce. Jest tu ktoś? O, jest akcja. Skupienie. Pokażmy to wszystko teraz, w całej okazałości, jak to będzie wyglądać. Skup się, Sandra. Nie słuchaj mnie. Kampimy się za drewnem. Okej, dobra, wchodzimy do domu. O, tam się ściana stawiała. 100%. On jest u góry gość. Chyba nad tobą był, nie? Tak, jest. Walka o pierwsze pałdolce. Dobra, jest! Jest! Dostał hita! Jest! Musisz go mieć! Jest! Pierwszy fałdolce! Tak jest! Nareszcie! Udało się! Jest! O, tutaj leżą Sandry fałdolce. Może odsunę, jakby się kiedyś... O, tak położę. Także pierwszy fałdolce. Dobra. Już się cieszysz? Serce mi wali. Nieważne. O, heavy snipe, to się może przydać, ale miałeś życie, to wiesz, to jest spoczko, nie? Bo masz cały czas full keva i full życia. Znaczy, full keva to nie, ale trochę masz. Słyszysz kogoś jeszcze? Nie słyszę nikogo. Okay. Tu się mogą ludzie pojawiać, bo jest to cała kostka. Jak wejdę w jej obręb, to chyba będę działać jak skoku skała. Widzisz? No. Nasza znana już skoku skała. Bez kitu, nawet nie wiedziałem, nie grałem jeszcze Fortnite'a, odkąd ta kostka się przeteleportowała, bo byłem u rodziców i dopiero wróciłem do domu. Jesteśmy teraz w jej głowie. Jezu, tak postać się taka gruba wydaje. Jej, o co ci chodzi? Serio, z tego kadru tak gruba ta postać się wydaje. Tak, akurat kiedy powiedziałeś, że znalazła się w mojej głowie.
Sądzisz, że mam grube myśli i zasłaniasz mnie? Utrudniam ci, bo za dobrze ci idzie. O, heavy snipe'a. Dawaj, jak go trafisz, to daję ci normalnie dwa naraz. Ale nie trafisz go, bo uciekł. Ja bym strzelił nawet w ciemno. Jeden kill jest. 33 osoby do końca. Kostka mnie przestraszyła. Właśnie nie mam zamiaru śpieszyć. Jakby się ktoś zastanawiał, to ja też tutaj jestem. Żeby nie było, że wiecie, ukradli mi kanał i nagrywają beze mnie. Ja postawiają tylko mój głos, bo ktoś ma taki sam. Coś się dzieje. Jest stawiana budowla. Oh my god, jest stawiana budowla. Proszę państwa. Tu mam. Mam tak fajnie pod guzikami ułożone. Mi się podoba. Co, jesteś w strefie, rozumiem? Tak, jestem spokojnie w strefie. Super, nawet bardzo fajnie to wygląda. Jakbyś go trafiła, aż normalnie zamarłem, nie? Serio. Ale dobra, on się zbuduje, on wie, że coś jest nie tak. Ile masz? 5 strzałów jeszcze. Żebyś wiesz, nie wychyliła się, żebyś z boku nie została, może się ścianę postaw z drugiej strony. A tam jest walka. No. Znaczy ktoś wygrał. Tak. Ktoś do mnie pyknął. Będę ze snajpy? Nie, to zwykły Anki. 27 osób do końca. Na pewno już tutaj te kody są twoje. Zobaczymy, co będzie dalej. Pierwsza strefa dochodzi. I 26 osób. Także typowe warunki Fortnite'a w Europie. Jest akcja, jest akcja. Dzieje się, akurat chciałem wrócić na siebie, dzieje się. Dostał hita. A skąd się ten tu wziął? Nie. Nie wyszło, ale jako że powiedziałem, że dam ci dwie gry, masz jeszcze jedną szansę. Ale z nim zamienili się, nie? No, 24 miejsce, masz jeszcze jedną szansę. Do jakiegoś bambika, a tu jakiś gość się wybudował. Ostatnia gra. Nieważne co się stanie, tyle ile będziesz miała na swojej podkładce hołdolce, które wygrywasz. Na razie masz tylko jedno. Ja bym na golfie lądował. Jak złapiesz broń i kogoś złapie, masz easy killa. Okej, dobra. Kiedyś uwielbiałam akry anarchii. Dawaj, golf, 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 golf. Dobra, będzie szybka gra. Albo wszystko, albo nic. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Anka zielona. Masz gościa. Mówiłem, easy kill, mówiłem, to mnie nie słuchasz, mówiłem. Tyk, drugi. Aaa, zabiegi mnie. To jest wygrana Sandry. Dwa razy w hołdolce. Dobra, to jeszcze pokażemy, że to wszystko działa. Także dawaj, doładowuj. Okej, także bierzesz w hołdolce, no. Pyk, bierzesz kodzik i pokażemy, że wszystko jest legit, że to nie było żadne oszustwo, tylko że wszystko tutaj się zgadza, to jest pay safe card. Lecimy dalej. Dobra, to pisz 07 43 14 27 51 18 88 98. I tak zgadzam się, musisz nacisnąć. Wszystko działa, fałdolce załadowane. Dziękujemy. Pokaż, jak będzie wpływać fałdolce na konto. I są. Jeszcze jeden kodzik. I drugi kodzik to 00 10 99 65 61 61 44 40 91. Tadam, i się zgadza kolejny. I kolejne fałdolce. No. Także, o, nie wiem, czy tak będzie nas widać, ale jeżeli nas widać, to
To tyle, jeżeli wam się odcinek podobał, to łapka w górę i pamiętajcie, wy też możecie wygrać w Feudolce, bo mamy jeszcze kilka takich, więc zostawcie łapkę w górę, komentarz i napiszcie, czy wam się podobało. Trzymajcie się, cześć. Hejka.